Zapraszam panią Magdalenę Słocińską z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, która powie wystąpienie pod tytułem Wikipedia to nie książka teleadresowa, i my tak często piszemy jako straszni redaktorzy do nowicjuszy, więc się zastanawiam, co to, to może to, jak pisać dobre hasło o bibliotekach publicznych. Proszę, mhm, proszę bardzo, dziękuję. Tak, ten stresujący moment, kiedy się dorwałam do mikrofonu. Ja faktycznie debiutuję niejako na spotkaniach wikipedystów, ale chciałam opowiedzieć, jak tu się znalazłam. I pomoże mi w tym prezentacja, którą na dzisiaj przygotowałam. Mam krótkie wystąpienie, dwie minuty oddałam żanecie po poznańsku, poznajomości. Mój plan wystąpienia, jak to się zaczęło? wiki narada razy 3, czyli te plecy i jeszcze dwa następne spotkania. I jak pisać dobre hasła o bibliotece? I tutaj na pewno będę się uśmiechała do Pani Joanny Potęgi, aby się znaleźć w tym miejscu wiki projekt Biblioteka z naszą pracą, ale to będziemy rozmawiać przy lunchu w kuluarach. Jak to się zaczęło? Ja na co dzień pracuję w Bibliotece Wojewódzkiej w Poznaniu, w dziale instrukcyjno-metodycznym i moim bezpośrednim odbiorcą są bibliotekarze bibliotek publicznych w Wielkopolsce. Jest ich 230 bibliotek, co stanowi 1500 bibliotekarzy na terenie Wielkopolski. W głębokiej pandemii zorganizowaliśmy takie dwudniowe szkolenie. To był webinar z Tadeuszem Rudzkim. Tutaj jest screen właśnie z tego wydarzenia, który miał na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy, jeżeli idzie o edycję Wikipedii. No, to, to jako taki cel szkolenia oczywiście i co się wydarzyło? Zapisało się na szkolenie 50 osób, sporo. Ile powstało opisów? Okazało się, że takich opisów, które zostały zatwierdzone i opublikowane, ukazało się tylko 14. Problem oczywiście nie polegał, jeżeli idzie o edycję, zatwierdzanie i pisanie, bo jakby bibliotekarze. No, umieją pisać, nauczyli się tych edycyjnych spraw, ale na warsztat swoich pierwszych opisów każdy bibliotekarz, jakby tak naturalnie, wybrał swoją bibliotekę. To ja będę prezentował, zrobię opis o swojej bibliotece. No, wydawało się to proste, dobrze znamy środowisko. Bardzo często są to ludzie, które, którzy już się zajmują taką ona z pisaniem o swojej bibliotece na stronach internetowych, prowadzą Facebooki, zorientowani o tym i korzystający oczywiście z Wikipedii, no bo kto nie korzysta z Wikipedii i kto nie zagląda do niej. No ale widzicie rezultaty, 14 opisów, no trochę słabo nam to wyszło. No, pan Tadeuszu, Tadeusz no, stawał na rzęsach, że tak powiem, żeby tych opisów było jak najwięcej. Wywołaliśmy lawinę dyskusji na Wikipedii. Co tam się dzieje u Was w Poznaniu? Co, tu, co tam się dzieje, po prostu? Bo nagle wszyscy tyle bibliotek, tyle opisów, tyle brudnopisów, tyle dyskusji i no, niektórzy się jakby poddali, no, bo nie wytrzymali tej presji. Być może tej swobody języka wikipedystów, którzy tam bezpośrednio się wyrażali na temat, dlaczego jakiś opis, no nie jest ENDS, a jakiś jest ENDS. To, to no takie, no nie wszyscy to wytrzymali, no jak to, biblioteka, 50 lat, 70 istniejemy i my nie zasługujemy na opis w Wikipedii. Także no i jakby w tym momencie troszkę rola biblioteki wojewódzkiej jakby się wyczerpała, ponieważ myśmy przeprowadzili to szkolenie, no i wszystko było elegancko, szkolenie się odbyło, wszystko fajnie, no ale tutaj właśnie jakby pomogło nam w tym stowarzyszenie bibliotekarzy polskich, w którym również działam, i pierwsze spotkanie, właśnie to te plecy, nawiązanie, maj 2002 poznanie pani Natalii Szafran-Kozakowskiej. Z żanetą się już znamy niejako przewodnicząca koła ułam przewodnicząca koła wojewódzkiej. No mamy coś z sobą wspólnego. No i tam się taka zawiązała jakby koalicja. Zróbmy coś, aby bibliotekarze i wikipedyści mieli ściągę, kiedy coś jest encyklopedyczne, kiedy i jaki zrobić dobry opis o bibliotece, aby i wikipedyści byli zadowoleni i bibliotekarze. No to takie było karkołomne zadanie, no ale oczywiście podjęliśmy się go. Następne spotkanie było w czerwcu. Było bardzo gorąco, pamiętasz to. Było bardzo gorąco, ale no spotkanie się odbyło. Zaczęliśmy pisać, zrobiliśmy sobie dokument w doku i każdy, co tam miał na myśli, wpisywał. Na spotkaniu zaprosiliśmy też bibliotekarzy, którzy działających w stowarzyszeniu, ale właśnie, którzy, którzy, że tak powiem, zmagali się z stworzeniem tego opisu i mieli te z tyłu głowy, jakie były te zarzuty, że opis się nie nadaje. Także to było bardzo ciekawe. We wrześniu, czyli całkiem niedawno, bo to miesiąc temu, odbyło się kolejne Nasze spotkanie przyjechał na nie Tadeusz rócki, specjalnie, żeby nam jeszcze pomóc, jeszcze ugładzić ten dokument, który stworzyliśmy. On nie jest długi, ale no jest bardzo praktycznym poradnikiem dla bibliotekarzy, jak zrobić dobrze opis o swojej bibliotece. Co tutaj muszę powiedzieć? No, głównie dotyczy to bibliotek publicznych. Jakby z samego założenia biblioteki szkolne oczywiście mogą mieć wzmiankę, wzmiankę pod hasłem szkoły, są jakby takim organem wewnętrznym instytucji, więc trudno by im było się przebić samodzielnym opisem o bibliotece szkolnej Wikipedii. Ale no, biblioteki uniwersyteckie już szybciej. Na spotkaniu zawsze były obecni właśnie przedstawiciele biblioteki uniwersyteckiej, przedstawiciele bibliotek publicznych na różnym szczeblu od bibliotek gminnych, miejskich, wojewódzkiej. No ale to wszystko byli przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pozdrawiam też dziewczyny Justyna Moniko, nasze nowe dziewczyny w strukturach, które na pewno nas teraz oglądają. One są z biblioteki szkolnej, też uczestniczą w projekcie wiki szkoła, także sieciujemy, spotykamy się w różnych, z różnymi strukturami bibliotek, stworzymy wspólną podstawę do wypracowania jakichś Wzorców i jakieś mm, rzeczy, które nas łączą, a nie dzielą, i tak. Jak pisać dobre hasła o biblioteki? Argumenty za usunięciem hasła. Mm, no nie chciałabym tutaj aż się tak mocno zagłębiać, ale głównie chodziło za dużo przymiotników, za bardzo hasło promocyjne. No nie wystarczy, że biblioteka istnieje, żeby być. Yy, w Wikipedii, bo to trochę za mało, to jest zwykła jej działalność instytucjonalna i nie zasługuje to na żaden wyróżnik, żeby się tam znaleźć. No ale obróciliśmy tą sprawę. No ale co może świadczyć, że biblioteka na to hasło zasługuje? No bo w jakimś momencie jednak jakiejś biblioteki udało im się, te 14, tak, udało im się zamieścić te hasła. No i tu wiadomo, szukamy rzeczy, które wyróżniają taką bibliotekę. Co mamy w swoich zasobach, co warto o czym warto wspomnieć i co, i co też można oczywiście znaleźć do tego przypis, ale co nas wyróżnia spośród tych innych, dlaczego my jesteśmy wyjątkowi? Także szukanie wyjątkowości wśród bibliotek publicznych i pokazywanie tego, że możemy coś takiego znaleźć. Być może są to jacyś zasłużeni bibliotekarze, być może są to jakieś nagrody, które biblioteka utrzymała jako biblioteka. Bibliotekarz roku, biblioteka roku, No różne są te tytuły, znamienici dyrektorzy, znamienici pracownicy. Działalność wydawnicza, nagrody za jakąś książkę, za jakąś monografię, także to się dzieje. No i pisaliśmy ten poradnik, pisaliśmy i on powstał. Mniej więcej tak wygląda jego spis treści. Czyli najpierw oczywiście podstawowa struktura hasła i sesje końcowe. To, co musi być w każdym hasle wikipedystycznym. Jakiego języka należy używać, czyli ta ilość przymiotników, żeby nie wartościować treści, żeby to były fakty, żeby się posługiwać konkretami, a nie wybujałym własnym ego, często dyrektora, no, że przecież za mało o nas pisze, za mało to hasło pisze o tych wspaniałych rzeczach, które my na co dzień robimy, no, ale nie są one wyróżniające jednak. Aspekty prawne, czyli wszystkie rzeczy, które muszą być związane z prawami autorskimi, z dostępem do zdjęcia. To wszystko jest w tym poradniku jeszcze raz wyłuszczone. Dotyczy to właśnie haseł bibliotecznych. No i oczywiście dobre rady. To jest najdłuższy, najdłuższa stronica w tym naszym poradniku, czyli takie kazusy, na co zwrócić uwagę co jest podejrzane i czego, czego unikać. No i przykłady takich dobrych haseł, które zostały teraz zatwierdzone i które wydają się jak najbardziej poprawne. I, i to właśnie dotyczy i tych bibliotek na różnych szczeblach gminne, publiczne, miejskie, publiczne i oczywiście Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu, bo także taki opis powstał o mojej bibliotece. I dyskusja trwa. Mamy jakby tutaj wsparcie od pani Natalii szafran w od pana Tadeusza Rudzkiego, że ten poradnik, który stworzyliśmy jest dobry. Chcielibyśmy go zawiesić właśnie w projekt Wiki biblioteka. Tam myślę, że jeszcze dziś mogłoby znaleźć miejsce. I To jest o bibliotekarzach, a tak, tak. a tutaj by mogła być encyklopedia biblioteki. Tak właśnie tam celowaliśmy, że tam by mogło się to znaleźć i oczywiście dyskusja jak najbardziej mogłaby trwać. Dokument można uzupełniać, no bo to jest nieprzerwana sprawa. Tutaj ze strony Wikiped Wikipedystów też padło takie, że moglibyśmy też to wydrukować w jakiejś formie, takiej ulotki i rozpowszechnić. Ja jako ten dział instrukcyjno-metodyczny, wrócę jeszcze do te początku. Mogłabym się tu włączyć też w te działania jako, nie jako instytucja i z chęcią też bym robiła takie szkolenia dla bibliotekarzy publicznych w naszej Wielkopolsce. No to, to trochę moja praca, także to żaden wielki, wielki wyczyn i rekomendować tą sytuację. Zdobę... Najpierw oczywiście trzeba zdobyć te umiejętności edycyjne, bo bez tego to się nic nie uda. Ale same umiejętności edycyjne to za mało, żeby robić dobę hasła. A że zaczynamy od bibliotek, no to jest po prostu takie biblioteczny. Biblioteczna jakaś specyfika, że to dobrze znamy, ale też no jakby zalecamy, żeby zacząć od uzupełniania haseł już istniejących, bo to jest o wiele łatwiejsze. Ale to już, że tak powiem, taka, taka specyfika. I ja dziękuję bardzo za uwagę i myślę, że się zmieściłam w czasie.